Witajcie, przybysze. Długo tu na was oczekiwaliśmy. Więc chcecie usłyszeć opowieść o początkach waszego ulubionego wydarzenia? No to usłyszycie! Historia ta mogła mieć wiele początków. Można też powiedzieć, że jej narodziny mogły przypaść na każdą inną datę. Ale o tym za chwilę. A teraz, jeśli jeszcze nie zdążyliście, rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść wyobraźni. Wszystko zaczęło się pewnego lipcowego poranka 2005 roku, kiedy to grupa studentów architektury Politechniki Łódzkiej wyruszyła na coroczną plenerową wyprawę pod dowództwem pana Piotra Gawłowskiego. Podczas niej każdy dzień poświęcali na przelewanie na płótno wszystkiego, co przykuło ich uwagę. Mijały dni i noce, a ich prac przybywało. Kolorowe akwarele, grafitowe kartony pokryte delikatnymi kreskami ołówków i węgla oraz niezliczone, barwne pastele. Gdy ich wyprawa dobiegała końca, zrozumieli, że już wkrótce wakacje się skończą i znów powróci ponury głos ich sumienia. Strzeżcie się, bowiem powracam, a wraz ze mną nieprzespane noce, krótsze i chłodniejsze dni, deszcz, mróz i moja ulubiona, mroczna, skąpana w szarej, gęstej mgle, rzeczywistość. I tak też się stało. Nim wszyscy się obejrzeli, ich budziki zaczęły dzwonić przed wschodem słońca. Słońca również nie widzieli, gdy opuszczali betonową skarbnicę wiedzy. Pigment na skórze bladł i szarzał z każdym dniem. Podkrążone oczy towarzyszyły im coraz częściej. Wszystkim zaczęło się zdawać, że w tym roku nawet noworoczne fajerwerki będą czarno-białe. To oznaczało tylko jedno. Do miasta powróciła jesienna depresja. I gdy wielki i nieustraszony władca mroku już miał świętować kolejne zwycięstwo, zaś z ust studentów znikały ostatnie uśmiechy, na horyzoncie pojawiła się nowa nadzieja. Że niby kto? Nie przerywaj, tylko słuchaj ładnie cię proszę. Z pewnością zapytacie, więc cóż to za nowa nadzieja? Był nią niesamowity bohater. Gdyby akcja tej historii miała miejsce w średniowieczu, zapewne jeździłby on w błyszczącej zbroi na białym koniu. Dziś niektórzy twierdzą, że kiedy Neil Armstrong lądował na Księżycu, on właśnie otwierał hotel z kompleksem basenów i spa, żeby załoga wahadłowca mogła wypocząć przed powrotem na Ziemię. Inni zaś, że wszystkie 12 prac Heraklesa wykonałby w jedno popołudnie i w międzyczasie zdążyłby zrobić sobie przerwę na M jak miłość. Prawda jest taka, że tego bohatera nie wyróżnia czarna peleryna, kiedy wznosi się ponad mroczne czeluści otchłani, ani nie strzela laserami. Wspaniałości jest w nim tak wiele, że wypełniała ona nie jednego, lecz dwóch bohaterów. Kasia i Patryk. Patryk i Kasia. Dwójka bohaterów, którzy pierwsi postanowili się przeciwstawić mrocznej rzeczywistości i codziennej rutynie. Ich największym orężem były optymizm, chęć rzucania sobie ogromnego wyzwania oraz wiara w powodzenie ich misji. W ten sposób narodziła się Archifiesta. Czarno-czerwone logo i optymistycznie brzmiąca nazwa były pierwszym policzkiem wymierzonym w listopadową pluchę. Naiwniacy, nic nie jest w stanie mnie pokonać. Niby jak dwie osoby mogłyby mnie powstrzymać. Nie mają szans. Sami nie dadzą rady. I tak wszyscy poddali się mojej sile. Lecz oni byli innego zdania. Napędzały ich wspomnienia minionego pleneru, zaś wernisaż powstałych na nim prac wydał się im najlepszym pomysłem do ich odświeżenia. Szybko stał się fundamentem Archifiesty, zaś jej nieodłącznym elementem jest zabawa w klubie studenckim Futurysta. Ważne jest samo założenie i idea wydarzenia. Jest to impreza od studentów dla studentów. Mimo, że władca ciemności był pewny swego, bijący z ich serc optymizm stwarzał im nowych sojuszników. Pierwszym z nich był pan Dariusz Grzelak, który uzupełnił to pomysłowe trio. W tym momencie mroczne widmo rzuciło poważne wyzwanie garstce śmiałków. Czasu było coraz mniej, a obowiązków coraz więcej. Jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele, tak niewielu. I to w tak krótkim czasie. To po prostu niemożliwe. I tak znów władca mroku był w błędzie i nie docenił przeciwników.
Pierwsza edycja Archifiesty okazała się sukcesem, który z roku na rok cieszy się większym powodzeniem. Dzisiaj mówimy o tradycji, która rozświetla posępne i smutne listopadowe noce. Jest to ta tradycja, którą od pierwszych dni zimowego semestru żyją wszyscy studenci. Mimo ogarniającego ich jesiennego niepokoju, jednoczą się w oczekiwaniu na Archifiestę. Zaś studenci drugiego roku, wspierani przez kolegów starszych lat, dzielnie poświęcają swój czas i energię, aby ta wspaniała impreza co roku była niepowtarzalna, niezapomniana i miała coraz wyższą rangę. Świadczyć o tym może fakt, że po raz kolejny swym patronatem objął ją rektor Wojciech Wolf. Tak, tak, oczywiście. Tacy jesteście dobrzy, same sukcesy. Wernisaże, koncerty, imprezy, nawet dzieciom zaczęliście pomagać. Dokładnie tak. Po raz kolejny studenci przekazali swoje prace, aby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Z czego są bardzo dumni. Weź nie przerywaj, bo to i tak już koniec naszej historii. Sami słyszycie, że można o Archifieście opowiadać godzinami. Nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić Was do uczestniczenia w kolejnych edycjach. Do zobaczenia na Archifieście 7.